mamy kworum, które upoważnia nas do rozpoczęcia dzisiejszych obrad. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, bardzo proszę o wyciszenie rozmów. Chciałem przywitać Panią Dyrektor Martę Witkowicz, Dyrektor Żak z Wydziału Rozwoju. Witam Państwa, Pana Sekretarza, mieszkańców zainteresowanych naszymi pracami komisji. Witam Pana Rafała Kułaszyka z inicjatywy. Stowarzyszenie Inicjatywa Firmy Rodzinne. Firmy Rodzinne. Stowarzyszenie prowadzone przez profesora. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, co jeżeli chodzi o dzisiejszy program naszych obrad, chciałem powiedzieć, że w uzupełnieniu zaproponowaliśmy Państwu zmianę dotyczącą czterech punktów, to znaczy punktów 11, 12, 13 i 14. To nie są sprawy jakieś bardzo takie ciężkie, że tak wyrażę, bo na przykład są do pełnienia. No i chciałem prosić o przyjęcie porządku obrad wprowadzonego z tymi czterema punktami dodatkowymi, to znaczy punkt 11, 12, 13 i 14 w uzupełnieniu oraz pomniejszony o jeden punkt, który mieliśmy w punkcie 16, który Pani Dyrektor Marta Witkowicz prosi, abyśmy przeanalizowali dopiero za jakiś czas, ponieważ tam są pewne, za dwa tygodnie, ponieważ tam są pewne wątpliwości prawne, tak? Czyli mielibyśmy program wzbogacony o te cztery punkty zaproponowane w poniedziałek, a pomniejszony o 16. Czy do tak zaproponowanego porządku są jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, rozumiem, że porządek obrad mamy przyjęty i będziemy mogli przejść do procedowania dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. I punkt pierwszy, porządek obrad mamy za sobą. Przechodzimy do punktu pierwszego. Wniosek do realizacji krakowskiego programu wspierania przedsiębiorczości rozwoju gospodarczego miasta. Tu będę prosił Panią Dyrektor Martę Żak z Wydziału Rozwoju. Powiem, proszę Państwa, o co chodzi. Posłuchajcie, dwa słowa. Dostaliście z zaproszenia informacje tych punktów, które są nierealizowane w krakowskim programie rozwoju przedsiębiorczości, a z kolei Komisja Innowacji na koniec kadencji robi wnioski do swojej uchwały, która dotyczy spraw innowacyjnych, akademickich. My w swoim programie mamy niektóre punkty, które zahaczają o program, który przygotowuje Pan Paweł Węczyn jako Przewodniczący Komisji Innowacji i Rozwoju. Chciałem powiedzieć, że tu są takie punkty w naszym krakowskim programie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miasta, jak na przykład promocja instytucji organizujących regionalne fundusze finansujące przedsiębiorstwa innowacyjne. Uważam, że to by należało bardzo się tym zainteresować, bo nie ma tutaj jak gdyby ważnych w tym temacie informacji dotyczących realizacji tego punktu. Współpraca z miasta działającymi nowopostawieniami akademickimi i kulturowymi przedsiębiorczości. Co prawda w tym omówieniu, który został Wydział Rozwoju Miasta przygotował dla Komisji Innowacji, są informacje na ten temat, ale uważam, że należałoby je sprecyzować i wprowadzić pewne uszczegółowienie. Także jeżeli chodzi o punkt dotyczący bezprzewodowego dostępu do internetu na terenie całego Krakowa, który wprowadziliśmy do naszego programu, a który nawet daliśmy w pewnym okresie do budżetu pieniądze na ten temat, a jednak nie był też realizowany. To jest punkt 3.1.16 z naszego programu wspierania, z naszego programu, krakowskiego programu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miasta. Także to, co dotyczy innowacji i podejścia współpracy z krakowskimi uczelniami i krakowskimi szkołami porozumiewanymi, co Komisja Innowacji próbowała przy pomocy spotkań z rektorami wprowadzić, też wymaga pewnego uszczegółowienia, bo nie wiem, jakie są efekty tych spotkań. Bo spotkać się i porozmawiać to jest jedno, kadencja się kończy, a nie wiemy, czy coś z tego wyszło, czy te partnerskie relacje zostały podniesione na wyższy poziom, czy mamy jakieś z tego efekty. Tak samo współpraca z miastami partnerskimi w zakresie przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej też czekalibyśmy na uszczegółowienie. I to są takie wnioski, które chciałem, żebyśmy jako Komisja Mienia przekazali do Komisji Innowacji.
Oczywiście jeszcze tu poprosimy panią dyrektorze, aby omówiła ze swojej strony to zamierzenie. No i oczywiście oddam państwu głos i podyskutujemy. Pani dyrektor Magdalena, bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że jeszcze z Komisji Rozwoju i Innowacji nie mamy złożonych wniosków, przedstawionych propozycji. Czekamy na to, bo będzie komisja w przyszłym tygodniu i ma nam przedstawić wnioski do zmiany programu i również nowe brzmienie uchwały 134 o rozwoju gospodarczym. Także myśmy państwu tutaj przedstawili proponowane zmiany do aktualizacji krakowskiego programu przedsiębiorczości. No tych zmian jest bardzo dużo i szczegółowe omówienie teraz zajęłoby nam bardzo dużo czasu na swoje. Zapoznajcie się i po prostu, jeżeli państwo macie wnioski do zmian, czy do wprowadzenia jeszcze do uzupełnienia tego, prosiłabym na piśmie, żeby złożyć do Wydziału Rozwoju, te wszystkie wnioski przeanalizujemy i z wydziałami merytorycznymi skonsultujemy, że wydamy państwu informacje na temat możliwości wdrożenia tych wprowadzenia tych wniosków do programu. A my z roku Komisji Innowacji będziemy wiedzieć, jakie będą zmiany w stosunku do naszych punktów. Teraz na razie nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tym temacie? Jeżeli nie, to ja mam tutaj te punkty, o których mówiłem, wynotowane. Poproszę pana sekretarza, ja mu przygotuję i jeżeli państwo pozwolicie, te wszystkie wątpliwości, które te wnioski, które wynikają jakby z realizacji prawie 4 lat naszego programu, na tle tego programu innowacji, pozwolicie, że przygotuję i pan sekretarz przygotuje to jako wnioski, prześlemy na Komisję Innowacji, która będzie 18 września tego miesiąca. Ja bym jeszcze zamknął ten punkt, poprosił pana Rafała Kunaszyka, który prosił tutaj o kilka słów w tym temacie, bo rozumiem, że chciał, aby w tym programie znalazły się jakieś zamierzenia dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej. Może w tym kontekście powiem, że widzieliśmy się na jednym ze spotkań z panem radnym Węgrzynem i tam rozmawialiśmy o tych wprowadzanych zmianach. W związku z tym, że reprezentuje środowisko firm rodzinnych, w którym m.in. z Krakowa jest Andrzej Barański, Herbeto, Zofia Trochomirecka, Pożegnanie z Afryką i wielu jeszcze innych podmiotów reprezentujących firmy rodzinne, to pewno chcieliśmy złożyć pewną jeszcze propozycję naszych propozycji zmian. My chcieliśmy poznać jakby procedury i możliwości dopisania pewnych rzeczy i z tego co zrozumiałem, żeby pisemnie złożyć to bezpośrednio na wydział. Natomiast korzystając z okazji i przekazując takie 2-3 słowa na temat tego, czym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i informując też, że powstaje w tej chwili w wyniku zmian statutowych powstanie małopolski oddział Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. To jest stowarzyszenie założone przez profesora Bitle, Stowarzyszenie Ogólnopolskie, zrzeszające zarówno małe firmy rodzinne, jak i duże, bardzo znane marki. Firmy rodzinne oczywiście mieszczą się w różnych grupach i izbach rzemieślniczych i organizacjach Lewiatana i w różnych innych organizacjach, ale stanowi kilka takich podstawowych wyróżników i myślę, że to jest bardzo istotne, żeby w tym programie zwrócić na to uwagę, czyli elementy związane z sukcesją. Naprawdę wielopokoleniowość firm rodzinnych i podkreślanie, w jaki sposób należy wspierać też to młode pokolenie, które przejmuje pałeczkę od tego starszego. My realizujemy razem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości taki duży, ogromny projekt dla 300 firm rodzinnych na terenie całej Polski, gdzie odbywają się zarówno szkolenia, spotkania mentoringowe, ale także pokazanie dorobku firm rodzinnych. I widać, w jaki sposób one wpływają na zmieniającą się rzeczywistość, współpracują z różnymi podmiotami. Z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizowaliśmy na przykład seminarium dotyczące właśnie tematyki innowacyjności w firmach rodzinnych. To też jest nowy temat, który zarówno wywodzi się ze społeczności akademickiej, ale także świadomości, że firmy rodzinne chcą współpracować ze środowiskami naukowymi. Kwestia kształcenia zawodowego,
inne podejście, nie próbuję powiedzieć, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, ale to jest trochę inne podejście niż podejście korporacyjne, zakładające wejście do firmy rodzinnej i zaproszenie do wspólnej realizacji różnych działań, więc myślę, że tych tematów, które będziemy chcieli zaproponować, oczywiście już w jakimś skanalizowaniu będzie co najmniej kilka. Dla mnie też będzie miało to znaczenie, że będą się propozycje, które proponują inne środowiska, albo proponuje komisja, i będziemy chętnie wspierali, korzystając z dzisiaj zaproszenia przez pana przewodniczącego. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli będą takie tematy i będzie taka wola w dalszych działaniach związanych z tym, co miasto Kraków robi, no to my bardzo chętnie włączymy się w ten poziom takich konsultacji, udziału w spotkaniach strategicznych, czy dotyczących nie tylko samej przedsiębiorczości, ale też spotkaniach branżowych. Tak, my jakby składając propozycję od razu damy taką skrzynkę kontaktową i będziemy informowani o tym. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. On obowiązuje do 2015 roku, a w 2015 będziemy się przymierzać do, że tak powiem, nowego programu, do opracowania nowego programu. To jest w połowie, tak była zobowiązana uchwała, ale zobowiązuje, żeby zaktualizować ten program. Oczywiście możemy dopisywać do zadania, że to są szeroko pojęte na rok następnego, to jeszcze warto się zastanowić nad wpisaniem do nowego programu, jaki będzie tworzony. No, wchodząc w słowo, powiem tak, że jak wprowadzaliśmy tą przedsiębiorczość innowacyjną i akademicką do naszego krakowskiego programu, to była nowość, a teraz już jest komisja, która to ciągnie i teraz, jeżeli tu się pojawia następny temat firmy rodzinnej, sukcesja i tak dalej, kształcenie zawodowe, niewykluczone, że to znowu albo wejdzie w... Być może będzie w tak jest, tak jest. Czyli robimy to w ten sposób, że my przedstawimy te uwagi, które ja tutaj zasygnalizowałem jako wnioski komisji. Ty przekażesz do Wydziału Rozwoju. Bardzo bym prosił też do wiadomości do sekretariatu Komisji Przedsiębiorczości. No i spotkamy się też na 18 pewno września na Komisji Innowacji, która będzie w tym temacie odpowiadać. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tego harmonogramu, który przedstawiłem ze strony Państwa Rady? Czyli rozumiem, że mogę przyjąć datę, którego możemy procedować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję bardzo. Punkt pierwszy. Wnioski mamy omówione. Ja Panu Sekretarzowi na piśmie podaję, ja uzupełniam się do udziału. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 90 usytuowany w budynku nadzorowego punktu lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców zastosowania 80% bonifikaty i to mamy próg, proszę Państwa, 2011. Bardzo proszę Panią Dyrektorę na słowa. Dziękuję bardzo. Wyraziliśmy już raz pozytywną opinię, więc bardzo proszę o podtrzymanie. Kto jest za pozytywną opinią dla punktu 2011? Dziękuję uprzejmie. Czyli jednogłośnie punkt drugi mamy za sobą. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 55 usytuowany w budynku na osiedlu Centrum B9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80% bonifikaty według druku 2012. Też proszę Panią Dyrektorowi. Tak, tutaj też podobna sytuacja, też dwie pozytywne opinie. Pani stała się współwłaścicielką nieruchomości zabudowanej starej drogi. Przykład nie ma, jest to tylko uboczy o niewielkiej wartości i stąd ta bonifikata wynosi 80%. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy są pytania, proszę Państwa? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę za to 2012 pozytywną opinię. Kto jest za, zechce podnieść rękę? Dziękuję uprzejmie.
Przechodzimy do punktu 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę czyli bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ulicy Słoneckiego 3 w Krakowie, zarządzający zastosowaniem 85% bonifikaty według druku 2013. Panie Dyrektorze. Podobna sytuacja też była przedmiotem posiedzeniu komisji, obydwie wyraziły głosy, nie przypomnę, tylko pan uzyskał w drodze spadkobrania niewielki udział przy nieruchomości przy ulicy Dobrego Pasterza, budynek niewielki 65 metrów, a udział pana, który na niego przypada, to był 1,78 m, stąd wartość oczywiście tej nieruchomości nie była znaczna, a państwo uznaliście, że to jest Czy są pytania z roku 2013? Dziękuję bardzo. Kto jest za tą wybraną opinią? Chcę podnieść rękę. Bardzo dziękuję. Mamy pozytywną opinię. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu kolejnego, punkt 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 57 wspólnotowego budynku na osiedlu Adwentyckim 28 w Krakowie na rzecz najemcy zastosowania 75% bonifikaty według druku 2014. Też Panie Dyrektorze, proszę o głos. To samo, tak samo było przedmiotem posiedzenia dwóch komisji. Pan Burmistrz zgłosił się do taką sytuację, że pani również uzyskała niewielki udział, 1/6 część spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, oczywiście nie mogła tam zamieszkać. Wartość już tego była troszkę większa, stąd bonifikacja 75%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy druk 2014. Czy są pytania? Nie ma pytań. Bardzo proszę o pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. 75%, tak jest. Czyli mamy pozytywną opinię jednogłośnie. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę na potrzeb ceny nabycia lokalu przez sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego oznaczonego symbolem U002 stosowanego budynku 29 nr 29 położonym na osiedlu Kazimierzowskim w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków według druku 2015. Mianowicie pan na podstawie pozwolenia na budowę, na podstawie zawartej umowy w 1991 roku dokonał tak zwanej rozbudowy przełączki, w wyniku którego powstał lokal użytkowy, który oczywiście do tej pory nam mówię. I zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest taki przepis artykułu 218, który mówi o tym, że jeżeli ktoś za zgodą organu wytworzy tą substancję, którą tak naprawdę wniósł z własnych środków, to można obliczyć mu nakłady poniesione na tą nieruchomość. I dlatego to musi iść w trybie indywidualnej uchwały i odrębnie musi być to potraktowane, bo gdyby nie to, to moglibyśmy rozpracować tutaj uchwałę Rady Miasta, która mówi o sprzedaży lokalu użytkowego, bo moglibyśmy go sprzedać, ale Państwo, przypominam Państwu, że zgodnie z naszą uchwałą nie odliczamy nakładów poczynionych przez najemcę. To jest taka specyficzna sytuacja, bo to wynika z przepisów ustawy. Po prostu ktoś, jeżeli zawierając z nim umowę, wyraził na to zgodę, żeby to zrobił, dostał pozwolenie na budowę, a przepis mówi wyraźnie, że za zgodą organu i na podstawie pozwolenia na budowę rozlicza się te nakłady. Stąd te nakłady zostały wyliczone i odliczone od ceny lokalu, który ten pan od nas kupił. W wyniku, bo tak naprawdę my tworzył coś, tak naprawdę on wyliczcza opłatę tylko i wyłącznie tą cenę wyliczcza za to, że no, jest w określonym budynku, który ma określoną, prawda, wartość, że będzie korzystał z części wspólnych, z części nieruchomości, ale tak naprawdę ten lokal został z tej przewiązki utworzony przez niego. Ten pan już długo starał się o to wszystko, żeby to uregulować dzisiaj. Jeżeli Państwo wyrazicie taką opinię pozytywną, to będzie to przedmiotem właśnie uchwały Rady Miasta Krakowa. Wartość tych nakładów to jest 134 587 zł. Lokal został wyszacowany na 203 944. Będzie on na ujście na kwotę około 70 000 zł. To jest wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko może powiem, że lokal ma powierzchnię 46 metrów i 28 cm. 6 miesięcy? Czynsz miesięczny? Czynsz miesięczny. A nie
jakby przedmiotem, bo... Ja wiem, dobrze, nie proszę, myślę, że pani wie. Mam, to znaczy, zaraz mogę wiedzieć, 2514 zł. Miesięcznie. Tak, i mam umowę najmu lokalu użytkowego zawartą pomiędzy zarządem budynków komunalnych a... Jeszcze mam pytanie. Proszę, nie słyszałem, te nakłady są udokumentowane, tak? Oczywiście. Wszystkie nakłady są udokumentowane. Nakłady są wycenione przez rzeczoznawcę na podstawie dokumentów, które tam przedstawię. Inaczej bym nie odliczył. Dziękuję bardzo. Potwierdzona przez rzeczoznawcę w dniu 26 kwietnia 2014. Czy są jeszcze pytania? Druk 2015. Nie ma pytań więcej. Bardzo proszę o pozytywną opinię. To jest bardzo cepowy wytnia. Dziękuję. Pozytywna. Przechodzimy do punktu 7. Mamy wykaz nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz gminy Kraków. Udziału wynoszącego 36 824 części nieruchomości oznaczone jako działki numer 167/2 o powierzchni 00225 hektara, 167/4 o powierzchni 00264 hektara, numer 167/6 o powierzchni 0066 hektara, numer 167/7 o powierzchni 00981 hektara, numer 167/8 o powierzchni 0,0217 hektara, numer 167/9 o powierzchni 0,0408 hektara o ogrom 48 po górze. W związku z zrealizowaną budową ulicy Nowotarskiej, obecnej ulica Turowicza. Jest to działa bardzo dużo. Wydarzeń dla osoby tych osób, są osoby ze własnego domu, które chciały różne dokumenty potrzebne, które było to pozyskać. I jak wykończymy ten etap pozyskiwania w dniu 18,834 części dwóch osób za cenę łącznie 12,612 zł. Dużo pisania, ale wydaje mi się sprawa dość prosta. Proszę Państwa, czy są pytania w punkcie 7? Zanim to wchodzę za przy ulicy Kurowicza. Nie ma pytań. Nie ma. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie jesteśmy za. W punkcie 8 mamy opiniowanie wykazu nierówności rynku zamiarów przed gminą. Kraków osobą fizyczną zamiana przewiduje przeniesienie przez gminę Kraków na rzecz osoby fizycznej własności nieruchomości stojącej się w działki inwestycyjnej nr 354 o powierzchni 00,26 hektara o 26 metrów. A przepraszam, ja mam hektara. To jest 26 metrów kwadratowych. No to ogólnie to jest 26 metrów. To jest 0,026 hektara, ale to jest. No to odpowiada 26 metrów kwadratowych. Bardzo dobrze. Obręb 46, jednostka inwestycyjna pod górze, objętej księgą wieczystą. Numer położony w rejonie ulicy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Zamiast za życie opisaną nieruchomość, osoba fizyczna przeniesiona do gminy Kraków, prawo własności nieruchomości składającej się z działki. Numer 390/2 o powierzchni 0,019 hektara, to był 11 metrów kwadratowych. Obręb 46, jednostka inwestycyjna pod górze, objętej księgą wieczystą. Też numer położony w rejonie ulicy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Zamiana nastąpi z dopłatą na rzecz osoby fizycznej, na rzecz gminy miejskiej Kraków, różnicy wartości zamieniających nieruchomości. Bardzo proszę pani do oceny. Proszę Państwa, szczegółowa informacja, która jest zawarta, nie będę tego powtarzać, żeby to zauważyć na skończoności. Na skutek tak zwanych wydarzeń w dawnych czasach, wywłaszczeń, które nastąpiły również i tak dalej. Tak się stało, że mamy działkę gminy, jak Państwo tam widzicie na rysunku, która stanowi, to jest taka działka, gdzie w środku znajduje się kawałek działki stanowiącej osoby osoby fizycznej, właśnie tej osoby. A na jej działce jest działka, która stanowi własność naszą gminę. W związku z tym celem tego, żeby doprowadzić do jakiegoś porządku tak naprawdę, bo mówimy tutaj o 26-19 metrach, więc to nie są jakieś wielkie powierzchnie, ale żeby to miało jakiś sens, żeby te działki nie były tak poszatkowane, jak czymś, co nastąpiło w przeszłości, no została tutaj proponowana zamiana.
wymagało to tyle samo pracy w takich dużych działkach, ale ta zadana ma doprowadzić do tego, żeby gmina stała się właścicielem działki tej, która jest w środku jej własności, a pani stała się właścicielką działki, która jest w środku jej działki własności. I to jest oczywiście wszystko musiało być wyszacowane, sprawdzone, łącznie z wystąpieniem do byłego właściciela z zapytaniem, czy życzy sobie zwrotu, bo kiedyś ta działka była nabyta w firmie wywłaszczenia. No ale w konsekwencji tak się to stało, że ani właściciele nie byli zainteresowani tą działką i pani, która wyraziła taką wolę, dopłaci różnicę z tytułu zamienianej działki, bo jak widać jest to różnica w powierzchni, niewielką kwotę 3487 zł, która to oczywiście jest podzielona pomiędzy to się nam należy, to jest tam konkretnego, bo to jest tam też podatek. I to jest cała koncepcja zamiany. Dziękuję bardzo. No, takie są budowy cały czas, tak, ale my tak cały czas już rozwijemy. No. Jest kawałek budynku, kawałek czego. Średni poseł. To się tak stało. Tak się to stało, że pani ma ten znaczy ma sytuację, bo to na środku powiedział pokazać działki gmina miała mniej. Proste jest. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie ma. Dziękuję bardzo. To jest za pozytywną opinią z Jacekiem Dziękiem. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Przy jednej osobie wstrzymującej. Dziękuję bardzo. Kto był przeciw? Teraz mamy, proszę Państwa, punkt 9. Wykaz zabudowania nieruchomości działki nr 668/1, powierzchnia 0,0, 12 hektarów. Czyli znowu 12 hektarów. 668 przez 2, powierzchni 00, 1400, numer 671, powierzchni 00, 304 hektara, 10 nowa huta, stanowiącej wraz z gminy miejskiej. Raków położony w rejonie Magdalena Samozwania, przeznaczony do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, będącej współwłasnością osób fizycznych. Tak, tutaj mamy klasyczny przypadek też regulacji stanu prawnego. Na działce gminnej znajduje się usytuowane dawne czasami urodzenia. One te działki sąsiadują też tutaj na rysunku, to jest wszystko ładnie namalowane. To są działki, które otaczają działkę stanowiącą własność osób fizycznych i stąd prośba o tak zwane dopełnienie uregulowania stanu prawnego poprzez sprzedaż tych nieruchomości. Cena netto została ustalona na kwotę za grunt 76 860 zł plus podatek VAT. Zabudowa tych części, które stanowią ogrodzenie, została wyszacowana, decyduje się ogólnie na tej kwoty, to jest zasięgnik własny tej osoby. I to oczywiście poprawy warunki zagospodarowania nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania, proszę Państwa. Kto jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję jednogłośnie. Podchodzimy do punktu 10. Punkt 10. Mamy wykaz zabudowania nieruchomości stojącej w działce 1998, powierzchnia 00215 hektara, obręb 9 nowa huta, stanowiący własny gminy Kraków, położony w rejonie ulicy Kaczeńcowej, przeznaczony do sprzedaży. Chcemy pokazać, aby to zagospodarowanie nieruchomości przyległej, będącej własnością osoby fizycznej. Bardzo proszę Panią Dyrektor. Identyczna sytuacja, która jest poprzednia, to na tak zwanej regulacji stanu prawnego. Działka użytkowana jest teraz jako część terenu zielonego, była wyjazdowa, zabudowana jest częścią budynku gospodarczego. Oczywiście cały czas ta osoba płaci za bezprzymocne korzystanie. Nastąpi czas, że tak powiem, regulacji tej zostały bardzo poprzez dopełnienie. Tylko tutaj jeszcze jest taka prośba do Państwa, ponieważ ta osoba, ulica Kaczeńcowa, osoba nie jest jakoś finansowo bardzo przygotowana na to, więc poprosiła o rozłożenie ustalonej ceny sprzedaży, tam jest 32 490 zł na raty. W ten sposób przecież rata będzie wynosiła 14 tysięcy. A pozostało 18 490 zł zostanie rozłożona na raty, na 10 lat. Oczywiście raty są oprocentowane stopą rynkową, wersja jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kaczyń Słowa. Czy ktoś ma pytania do tego?
Dane ziemia? Podam, że wszystko w nie są to, że dziękuję bardzo. Na to tak bardzo proszę o pozytywną opinię. Kto jest za? Kto chce podnieść rękę? Dziękuję bardzo. Zaczynamy samozwanę ze sobą. Przechodzimy do punktu 11. Wykaz. Niezabudowanie nieruchomości. Opiniowanie wyrazów zabudowanej nieruchomości z mianowicie w działek. 542-2-0-0-260 hektara i numer 551-2-0-0-141 hektara o 22-30 w Lublanie przeznaczony do sprzedaży w celu poprawy warunków nieruchomości przyległe stanowiące współwłaszczyzny pożyczki wraz z rozłożeniem na rady ceny sprzedaży. Bardzo proszę Panią Radną. Państwo byście byli uprzejmi zobaczyć na rysunku, widać dokładnie, jak to wygląda. To jest działka, która przylega do działu kształtującej własność osoby fizycznej. Również ta osoba wystąpiła z wnioskiem o dopełnienie w trybie artykułu 37.6 jako tak dopełnienie wniosku krakowskiego, prawda? I tutaj cena została określona na dość wysoką kwotę. Osoby zmieści 24 255 zł. Stąd prośba o 577 zł 98 groszy za metr kwadratowy. Stąd prośba o rozłożenie, wyrażenie zgody na rozłożenie na rady. Pierwsza rata będzie wynosiła 67 256 zł, a następne raty płatne przez okres 10 lat będą uiszczane po 15 697 zł rocznie z oprocentowaniem. Panie Wiceprzewodniczący, kwota zarządza w obietnicy 77,98 to jest podatek płat. Nie, kwota wynosiła, tak jak powiedziałam, 224 255 zł. Jest to zwolnienie od płatu, bo tam jest 30% zarządzania. Dziękuję. Czy są, proszę Państwa, jakieś pytania do tego w punkcie 11? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o pozytywną opinię. Kto jest za? Kto jest podnieść rękę? Dziękuję bardzo. W tej godzinie za sobą 11. Przechodzimy do punktu 12. Mamy wykaz niezabudowanej działki numer 200 1001 2 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
terenie gałczyńskiej doprowadzającej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej będącej własnością osób fizycznych. Też tak, proszę bardzo. To jest stosowna sytuacja, z wnioskiem o nabycie działki w celu poprawy warunków zagospodarowania właściciela przylegającej działki, bo działka jest to, no, tak naprawdę porządku teren parkowy i lasy, najważniejszy statutowy. No i w związku z powyższym chcieliby tą działkę użytkować jako cel ogrodniczo-rolniczy, więc ta działka leży na terenie grząskim, zgadza się na tym, że to powiedzieć, że działka jest mała atrakcyjna, stąd również cena za tą działkę wynosi 174 zł. 14 groszy za metr, więc to jest to, cena nieruchomości to 70 tysięcy plus podatek VAT w kwocie 16 tysięcy, czyli blisko 86 tysięcy 106 zł będą Państwo pójście za to. To wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nowa huta ulica Gałczyńskiego. Są pytania? Dopełnienie poprawy roczni. Nie ma pytań? Panie Przewodniczący. Nie, nie chciałem głosować. Dziękuję bardzo. Proszę o pozytywną opinię. 1,89. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Mamy wykaz lokal, opiniowanie wykazu lokalu użytkowego położonego na osiedlu na Stoku 25, strefa B, połamane przez U101, stanowiskiego niemieckiej kraty przeznaczonego do zbycia na wynajem. Wspomniany wyżej wykaz obejmuje lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży należy najemcy wraz z oddaniem użytkowania gościcowa po części gruntu po budynku. Panie dyrektor, bardzo proszę. Tak, to jest oczywiście lokal użytkowy położony, tak jak tam przewodniczący powiedział, na Stoku 25. Prowadzona jest tam działalność pracownia protetyki stomatologicznej. Powierzchnia lokalu 42,78 m. Cena lokalu bez gruntu 124 378 zł, do tego dochodzi za udział w gruncie w wysokości 9566 zł.
ponieważ jest będzie oddawany w użytkowanie wieczyste, bo tam już była sprzedaż. Tam już było ustanowione prawo użytkowania wieczystego, więc musi być kontynuowany, nie może być ten udział na własność. Czynsz netto 3488 zł rocznie. To jest. Czy są pytania, proszę Państwa? Wszystko jasne? Dziękuję bardzo. Proszę o posłuchanie domu pieniędzy. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Ja punkt kolejny. Opiniowanie wykazu niezabudowanej działki na 27-23 o powierzchni 0,07 hektara obręb jest drugi podwórze stanowiącego własność gminy Kraków położonej przy ulicy Bułanki przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przylegli. Też poproszę. No, żeby trudno się nie rozgadywać, działka ma 107 metrów, położona jest oczywiście przy ulicy Bułanki. Będzie zbita się właśnie w razie bezprzetargowej, a poprawa warunków zagospodarowania działki w drodze nie przylega. Cena brutto nieruchomości została określona na 49 819 zł. Licząc po 378 zł 54 grosze za metr kwadratowy netto. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę ulica Bułanki, która jest zarazem się podniżejkę. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie jesteśmy za. Wyraziliśmy pozytywną opinię. Przechodzimy do punktu 15. Opiniowanie wniosku w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży bezprzetargowej na prowadzonych zasadach. Zastosowanie modyfikaty lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Rady Miasta Krakowa 11 czerwca 2020 roku. I tutaj mamy indywidualnie, rozumiem to, czyli to jest... Pani prosimy o chwileczkę o wyłączenie, to jest wczoraj. Dotyczy lokalu użytkowego pułkownika Franceska Nullo 33. Nie chcemy nazwisk tutaj operować, ale wiem, że nie toczymy postępowanie przed sądem, ale tutaj by trzeba było zapoznać się z tymi argumentami, no bo my tych lokali użytkowych faktycznie nie sprzedajemy dużo. Tu jest człowiek, który chce kupić ten lokal użytkowy, ale ta sprawa się kończy i od 2011 roku bo to jest w sądzie wojewódzkim, tak jest, w górę za. Ale czemu tak długo się toczy od 2011? W sądzie się toczy długo od 2011? 3 lata. Dopiero 3 lata. No, po 10 lat się toczy. Oczywiście. Ale nasze sądy tak naprawdę nie są normalne. Czyli pan przewodniczący wystąpił z listem 1 września do pana prezydenta z prośbą o rozpatrzenie sprawy. Czyli tak byśmy to w sprawach bieżących zakończyli. Czy w sprawach bieżących jeszcze coś Państwa mamy coś Państwa chciałem zapytać oświadczenia, komunikaty? Nie ma. W takim razie dziękuję Pani Dyrektor.